Cześć, dzisiaj opowiem wam o książce Toma Perotti zatytułowanej Pani Fletcher. Jest to pierwsza książka tego autora, którą przeczytałem. Książka została wydana w Polsce w 2018 roku, powstała w 2017 i została również filmowana przez HBO. Główną bohaterką tej powieści jest 46-letnia F. Jest ona rozwódką, która wychowuje dorastającego syna, który na samym początku powieści wyjeżdża do akademika, będzie rozpoczynał studia. I to jest taki punkt wyjścia tej powieści, że ta 46-letnia kobieta po rozwodzie zostaje opuszczona przez syna. Oczywiście opuszczona, można ująć cudzysłów. Wyjeżdża on na studia i ona gdzieś tam obawia się tego, że zostanie sama, bo w przeciwieństwie do swojego byłego męża nie ułożyła sobie życia po rozwodzie, nie ma nowego partnera. Tak naprawdę skupiła się na Brendanie, na swoim synu, na tym, aby zapewnić mu dobrą przyszłość. Ten wyjazd Brendana do akademika to jest nowe otwarcie w życiu i F, i Brendana. Po początkowej panice, która ją ogarnęła, że będzie teraz sama, że zostanie sama w dużym domu, zaczyna sobie to życie na nowo układać, zapisuje się na studia wieczorowe, o których zawsze marzyła, żeby zrobić drugi kierunek. Robi listę rzeczy, które chce zrobić, wychodzi do knajp wieczorami. Podobnie Brendan gdzieś po wyjeździe z domu próbuje sobie ułożyć nowe życie. Punktem zwrotnym w życiu F jest dosyć wulgarny, anonimowy SMS, jednak na tyle intrygujący, że F jakby za pośrednictwem tego SMS-a trafia na serwis z pornografią i po początkowym gdzieś tam obrzydzeniu tym, co tam widzi, zaczyna się w to wciągać, zaczyna oglądać coraz więcej filmów, ale to ma swoje odbicie w życiu, mianowicie F w wieku 46 lat zaczyna na nowo odkrywać swoją seksualność, co doprowadza ją do tego, czy jakby co prowadzi do tego, że na studiach, których jest, zaczyna podrywać 18-letniego Juliana, zresztą kolegę ze szkoły Brendana, a w pracy zaczyna flirt z Amandą, swoją podwładną. To, co się dzieje między tą trójką, te emocje, które się tam gromadzą i które w pewnym momencie, wiadomo, muszą wybuchnąć, doprowadzi do punktu przełomowego. Będzie to moment kulminacyjny w całej książce. Jak on już się wydarzy, to życie każdego z tej trójki bohaterów zmieni kierunek, czy na dobre, czy nie. To tutaj odsyłam do książki. Natomiast te emocje, które między nimi buzują, są też świetnie opisane przez Perotte. To, co dzieje się między Julianem F. i Amandą. Jakie są układy między nimi i jak to się wszystko skończy. To jest bardzo dobrze opisane przez Perotte. Te emocje są dobrze oddane przez autora. Inne przygody ma Brendan, który jest w tym czasie na studiach. Wyjechał z nadzieją, że będzie to przepiękny okres w jego życiu. Będzie dużo imprezował, dużo się bawił. I początkowo rzeczywiście tak jest, ma dobrego kolegę w akademiku, więc zaczynają takie dosyć szalone studenckie życie. Jednak dosyć szybko tym życiem Brendan jest rozczarowany. Zresztą Zach, jego kolega z pokoju, też idzie swoją drogą. Brendan jest mocno rozczarowany tymi studiami. Gdzieś nie może się ogarnąć, nie może się zmotywować do podjęcia jakichś konkretnych działań. Brendan, wyjeżdżając na studia ze swojej małej miejscowości, nie do końca wiedział, jaka jest jego relacja z Bekką. W czasach liceum była to jego dziewczyna, ale przed wyjazdem ze sobą zerwali, potem jakby do siebie wrócili, ale nie do końca było to między nimi wyjaśnione. A na studiach poznał Amber, feministkę, aktywistkę, która udzielała się bardzo w stowarzyszeniu, które propagowało wiedzę na temat autyzmu. I Brendan gdzieś w tych relacjach się pogubił.
nie do końca wiedział, jak postępować z Amber, nie do końca wiedział, co dalej z Bekką. To nie skończyło się dla niego dobrze, doprowadziło go do tego, że przerwał studia, musiał wyjechać z uczelni, wrócił do domu i tam próbował odnaleźć swoją drogę, co dalej. Jak to się skończyło, oczywiście odsyłam was do książki. W książce dalej też dowiecie się, jak potoczyły się losy F, Amandy i Juliana. Oprócz losów Brendana i F, Perotta porusza jeszcze kilka innych ciekawych tematów. Jednym z nich jest akcja Me Too, innym jest właśnie autyzm, bo oprócz stowarzyszenia, które na uczelni prowadzi Amber, przyrodni brat Brendana też ma autyzm. Innym jeszcze tematem poruszanym jest los seniora, bo F pracuje, jest dyrektorką Centrum Seniora. I więc to, co się dzieje ze starszymi osobami, z czym się zmagają i czego oczekują jeszcze po swoim życiu, to też jest jednym z tematów pojawiających się w tej książce. Cała historia jest bardzo dobrze napisana, czyta się tę książkę bardzo dobrze. Zresztą Perotta jest nagradzanym scenarzystą filmowym, był też nominowany do Oscara. Kilka jego książek zostało sfilmowanych, więc jakby no wie, jak pisać, żeby nie można było się od tego zbyt łatwo oderwać. No więc ta historia jest dobrze opowiedziana i bardzo dobrze się ją czyta. Na koniec powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz. Czy gdybyście przeglądali tę książkę i czytali tak zwane blurby na tylnej okładce, to nie sugerujcie się nimi za bardzo, bo to, co jest tam napisane, po części jest prawdą, ale taką prawdą bardzo spłycającą tę książkę i jakby nie pokazuje w pełni tego, co znajdziecie w pani Fletcher. A książkę tę znajdziecie w filii numer 3 przy ulicy Krótkiej. Ja dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia za 2 tygodnie w kolejnym odcinku. Cześć!